prosimy Państwa o pytania. Czy to będą informacyjne, czy takie, które byście chcieli docelowo sprowokować? Bardzo proszę. Pana prezesa proszę. Leszek Gorkowski. Bardzo fajne wystąpienia wszystkich Państwa. Ja mam taką uwagę. W odniesieniu do tego, co mówiła pani mecenas, jestem absolutnie za substytucją farmakologiczną, a nie ekonomiczną. Bo substytucja ekonomiczna z racji swoich założeń jest niezwykle krzywdząca dla pacjentów, którzy wymagają trochę innego leczenia. Wracając do leków biologicznych, pozwolę sobie uzupełnić występ pani magister, bardzo ciekawy, i powiedzieć tak, proszę Państwa, mówiąc o lekach biologicznych, mówimy o zupie, w której nie bardzo wiemy, co pływa. Dlatego, że lek biologiczny jest to mieszanina milionów izoform białkowych, gdzie ich struktura nie jest określona. Dlaczego nie jest określona? Bo techniki analityczne nie nadążają za postępem produkcyjnym. Produkujemy coś, co nie bardzo potrafimy dokładnie zanalizować. Oczywiście mamy pewne punkty krytyczne, które pozwalają nam wykryć podobieństwo. Teraz, dlaczego tak się dzieje? Proszę Państwa, leki biologiczne są produkowane nie przez nas, nie przez ludzi, bo my jesteśmy za słabi, nie wiemy, jak to zrobić. W związku z tym wykorzystujemy linie komórkowe, gdzie wprowadzamy różne fragmenty genów i na podstawie tego te żywe organizmy produkują. Nasz żywy organizm, jak to żywy organizm robi, co chce, oczywiście w zależności od warunków. I to jest podstawowy problem. Teraz, jeżeli mówimy o zamienności jeszcze w lekach biologicznych czy biopodobnych. Rzeczywiście wysokie ceny i rozwój nauki stymuluje sytuację, gdzie leki biopodobne, te biosimilar, będą wchodziły na rynek. I należy na to patrzeć w sposób akceptowalny, ale akceptowalny rozsądnie. To znaczy, trzeba wiedzieć, w jakich wskazaniach możemy stosować zamienniki, jakie nie. Tutaj pan profesor zajmujący się RZS-em mówił o swoich przykładach terapeutycznych i bardzo słusznie, ale mówił o lekach, które są inhibitorami TNF-u, czyli kachektyny, mówiąc po polsku. W tej grupie leków jest tak, że prawie wszystkie, które są stosowane, mają bardzo podobne wskazania, bardzo podobne działania niepożądane, mimo że są diametralnie różne, bo są leki, które są fragmentami przeciwciał monoklonalnych. No nie chcę Państwa zanudzać szczegółami, ale przeciwciała monoklonalne mają takie wrażliwe punkty, FAB, FC, to są takie chińskie nazwy, ale w każdym razie te leki są tymi fragmentami przeciwciał monoklonalnych, albo jak Enbrel jest lekiem fuzyjnym, gdzie mamy fragment przeciwciała monoklonalnego połączony, proszę Państwa, z receptorem P375. Co to powoduje? Patrząc z punktu widzenia analizy struktury, to są diametralnie różne struktury, a mimo to stosowane są w tych samych wskazaniach i mają te same przeciwwskazania, działania niepożądane. Jednym z tych działań niepożądanych jest indukcja przy leczeniu RZS-u chorób zakaźnych, jak również indukcja chorób nowotworowych. Ale to jest taka uroda tych leków. I konkluzja taka, można powiedzieć, skoro to wszystko jest takie niejasne i ciemne, po co to stosujemy? Z prostej przyczyny. Nie mamy nic lepszego. Bardzo dziękujemy. To krótka odpowiedź, jeśli pani chciałaby. Pan profesor chciałby odpowiedzieć, to bardzo proszę. Tak, jeżeli można, to te dwa aspekty chciałbym poruszyć. Pierwsza sprawa to kwestia substytucja oparta na ekonomii i na jak gdyby dobru pacjenta, czyli skuteczności terapii. Tutaj to chyba się mało przekłada na leki biologiczne, oryginalne i leki biopodobne, ponieważ te leki są bardzo zbliżone pod względem skuteczności i profilu bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że z punktu widzenia praktycznego one są identyczne. Nie ma dowodów na to, że one się znacząco różnią. Czyli tutaj decyzja, to nie jest decyzja typu będziemy leczyć gorszym, biopodobnym, oszczędzimy pieniądze. To jest decyzja, czy leczyć równie dobrym lekiem biopodobnym, ale więcej pacjentów.
jako lekarze w sytuacji, jaką mamy w Polsce, kiedy mamy bardzo ograniczony dostęp do terapii, musimy sobie zadać pytanie, czy mamy prawo wybrać lek drogi, leczyć jednego pacjenta, czy lepiej dać pacjentowi lek identyczny pod względem skuteczności, tańszy i leczyć dwóch pacjentów. To jest kwestia wyboru etycznego, nie ekonomicznego. Również nie zgadzam się z Pana opinią, że leki biologiczne to jest jakaś taka zupa, nie wiadomo czego. To są leki o bardzo określonej budowie. Jako białka mają wszystkie te leki biopodobne i biologiczne identyczną strukturę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą rzędową, różnią się tylko pewnymi modyfikacjami potranslacyjnymi. Także to nie są leki zupełnie nieznane, jakaś zupa, nie wiadomo czego. Dziękuję. Tak, to ja tylko chciałem jeszcze odnieść do uwagi Pana Profesora, mianowicie my nie chcielibyśmy, aby lekarze mieli dylemat etyczno-moralny, absolutnie nie. My wolelibyśmy, żeby to regulowało prawo i robimy w tym kierunku wszystko, żeby regulacje prawne w taki sposób formowały decyzje lekarskie, żeby nie mieć wątpliwości co do podejmowania decyzji, czy leczyć większą grupę chorych, czy mniejszą grupę chorych, bo dzisiaj mamy sytuację taką, że oczywiście to z punktu ekonomicznego ma znaczenie, ale z punktu widzenia chorego, długości przeżycia chorego, znakomicie wiemy na przykładzie leków generycznych, jak i oryginalnych, chemicznych, że punkty końcowe przeżycia są różne. My dzisiaj nie możemy powiedzieć na pewno, czy w lekach oryginalnych, biologicznych, innowacyjnych czy biopodobnych te punkty przeżycia będą takie same. I musimy pamiętać o tym, że również działanie niepożądane i powikłania są ważne. Stąd jeszcze raz chciałem podkreślić, że dzisiaj ważnym faktem jest to, że o decyzji wyboru terapii i konkretnego produktu lecznego powinien decydować lekarz. I uważam, że z punktu ekonomicznego elementem ciekawym, który wprowadziło wiele krajów, jest to, że jeśli lekarz decyduje się nawet na drogą terapię, to powinien uzasadnić jej konieczność. Jeśli to zrobi, to państwo powinno do tego się odnieść pozytywnie. Jeśli nie uzasadni, ma również, ma wówczas prawo państwo zrezygnować z tej terapii, zaproponować inne leczenie. Także ja bym raczej był przeciwny takim dywagacjom etyczno-moralnym, ponieważ bierzemy na własne sumienie, już i tak musimy wziąć na przykład off-label już, czyli poza wskazaniami stosowanie produktów, i to bierze lekarz na własne sumienie i bierze odpowiedzialność prawną za to. Natomiast dzisiaj mamy sytuację taką, że chociaż lekarz bierze za stosowanie leku poza wskazaniem odpowiedzialność prawną, to państwo polskie i w części refunduje leki poza wskazaniami, co jest jakby niezgodne z regulacjami, ale to się robi dla dobra chorych, prawda, w różnych schematach leczenia. Później te schematy się modyfikuje z oryginalnego leku poza wskazaniami na lek generyczny na przykład. Dzisiaj klinicyści mówią, że w tych schematach te leki oryginalne, gdzie punkty końcowe są lepsze przeżycia, są jednak lepsze od tych generycznych. Jest wiele takich sygnałów, podobnie będzie z lekami biopodobnymi. Dlatego w moim przekonaniu wydaje mi się istotne rozwijać dalej debatę publiczną, jak również z udziałem prawników, debatę publiczną na temat stosowania czy refundacji produktów leczniczych, z udziałem przedstawicieli, którzy decydują o tej refundacji, ale przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i ministra zdrowia, dlatego że nie można tych elementów rozdzielić. To nie mogą być koła ostre, zębate, które się zazębiają, potrzebuje te oliwy, żeby to chodziło razem. To po prostu musi być wspólna debata i wypracowane sensowne stanowisko w danym kraju, tak jak będzie to dzisiaj wyglądało w stosunku do regulacji przepisów dotyczących badań klinicznych komercyjnych, niekomercyjnych, a więc rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, który wejdzie prawdopodobnie w początkiem 2017. I dzisiaj ta debata jest konieczna, żeby te punkty, które są stawione narodowym agencjom czy narodowym przedstawicielom, mogły być dzisiaj omówione publicznie i z tego konsensus powinien wykonać, tak jak wykonuje w spółce zarząd, wykonać minister. Zaproponowane rozwiązania powinien wziąć pod uwagę i może oczywiście je zmienić, ale na pewno jest to głos Was w dyskusji. Dziękuję. Ja mogę dodać jeszcze a propos off-label, to kłopot jest taki, że... Kłopot jest taki, że ministerstwo uznaje off-label, kiedy to przynosi oszczędności NFZ-owi i nie uznaje off-label, kiedy to nie przynosi oszczędności. I tutaj jest znowu taki, to jest idealny przykład na to, jak rozjeżdża się ta rzeczywistość refundacyjna z tą medyczną. To znaczy, to po prostu trzeba sobie ustalić oceny medycznej, tak?
jeżeli jesteśmy skłonni off-label refundować, kiedy to jest szpica medycyny, to znaczy jest to więcej niż, jest to niezbędne, ponieważ nic innego nie ma i pchamy medycynę do przodu w ten sposób, na to jest przepis w ustawie, ale też lekarze postulują aktualną wiedzę medyczną, czyli stosowanie zwykłych leków, łącznie z antybiotykami, tak jak oni uważają za stosowne, a nie tak jak stanowi charakterystyka, ale już na przykład w programach czy chemioterapii jest tak, że dopisuje się generyki w zakresie, zarejestrowane w zakresie węższym niż oryginał i minister pisze list, że nikt nie odpowiada za stosowanie tych generyków poza wskazaniami, prawda? Więc tutaj jest pytanie, ustalmy sobie jedną interpretację, która jest od strony medycznej prawdziwa, a nie zmieniajmy ją w zależności od... Pani mecenas, to wszystko, co pani mówi, jest prawdą, dlatego to potwierdza tylko fakt, że konieczna jest debata publiczna, konieczna jest debata społeczna w celu zdrowego społeczeństwa, które będzie w jakiś sposób zarządzane przez rządzących nas ministrów dla potrzeb zwykłego obywatela, czyli dla chorego. Naszym odbiorcą jest pacjent. My mamy dbać o jego interesy i wydaje się, że to właśnie potwierdza to, że jest dzisiaj nadszedł taki właściwy czas zmian. Zmian, że jednak te debaty w różnych obszarach są niezbędne, ażeby wypracować wspólne stanowisko, które będzie no, akceptowane przez społeczeństwo, tak bym powiedział. Bo to nie chodzi tylko o pieniądze i środki. Być może ten sam produkt może być stosowany w innych grupach wiekowych. To dotyczy również produktów generycznych czy oryginalnych. Więc myślę, że to jest głos chorych ludzi, którzy nie mają możliwości wypowiedzenia się. My mówimy w ich imieniu. W ich imieniu po to, żeby w sposób jakiś sensowny uregulować nie tylko fakt, że mówimy o produktach, które wchodzą na rynek, ale są bezpieczne i warto je stosować. I są ekonomicznie uzasadnione, ale również po to, żeby elementy krytyczne, które są z drugiej strony społeczeństwa, pacjentów, uwzględnić i przedyskutować wspólnie. Więc myślę, że tutaj właśnie ten element etyczno-moralny może być uzupełniony dobrym przepisem legislacyjnym. Dziękuję. Państwo mieli zadawać pytanie, ale ja też chciałam zadać pytanie, tak jako do pana profesora, bo mnie to bardzo ciekawiło. A nie do końca to jest moja działka z takiej klinicznej praktyki. Czy dopóki nie mieliśmy leków biopodobnych, były takie przypadki, a pewnie były, jak to wyglądało, kwestia zamiany różnych leków oryginalnych na oryginalne, czyli na przykład jednego inhibitora TNF-alfa na drugi. Jak to w praktyce wyglądało? Proszę. Tutaj to trzeba to rozpatrywać na zasadzie case by case, ponieważ to różnie bywa w różnych przypadkach i to nie jest, proszę Państwa, tak, że tańszy jest zawsze gorszy, bardziej niebezpieczny, bo często jest zupełnie odwrót, że ten najdroższy powoduje objawy niepożądane, a ten tańszy danego pacjenta jest dużo lepiej tolerowany, skuteczniejszy i lepszy po prostu dla tego pacjenta. I nie ma żadnej jakiejś reguły ścisłej, że na przykład zmiana konkretnego jednego preparatu na konkretny drugi preparat oryginalny wiąże się z jakimś konkretnym ryzykiem dla pacjenta. Jest to zawsze sytuacja indywidualna. Tutaj też, tak wracając do tej kwestii, jeżeli mogę jeszcze, w kwestii etyki, padły tutaj dla mnie osobiście słowa podczas jednego z wykładów dość groźne, że sugestia, że na przykład leki biopodobne dawać starszym, młodszym pacjentom, może lepiej te lepsze, oryginalne leki, no to jest, proszę Państwa, w moim przekonaniu, nie ma to uzasadnienia. Jest to nawet niezgodne z naszą przysięgą Hipokratesa. Nie wolno nam dzielić pacjentów na starszych, gorszych, którym dajemy niby to gorsze leki i chorych młodszych dajemy im lepsze leki. Tym bardziej, że w przypadku infliximabu lek referencyjny i lek biopodobny nie różnią się. One są bardzo podobne. To nie jest lek gorszy i lepszy. To jest lek po prostu każdy inny, ale nie gorszy. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, to było pytanie prowokacyjne, przeze mnie sformułowane, ale po to, żebyśmy mieli świadomość taką, żeby nie dokonywać wyboru poprzez decyzję lekarską, tylko żeby legislacja nam umożliwiała prawa farmaceutycznego, czy legislacja prawna, że nie musimy dokonać wyboru, komu mamy dać, czy temu, czy tamtemu. To tak jak z narządem do przeszczepienia, czy ma dostać starszy, bo jest noblistą, czy młody, bo jest tylko robotnikiem, to jemu nie musimy dać, a jest dwóch biorców narządu. To musi regulować prawo. I tak samo prawo musi regulować dostęp do środka leczniczego. Więc
Ta prowokacja, czy ma dostać starszy, czy młodszy, ma być grupa docelowa, wynika z badań klinicznych. Natomiast regulacja prawna powinna regulować w pełni legislacja dostęp do leczenia. Przepraszam bardzo, ja mam prośbę, czy taką nieśmiało, czy ktoś w sali jeszcze chciałby zadać pytanie? Cały czas czekamy na pytanie od Państwa. Jeszcze w kuluarach. Tak. Który z leków referencyjnych czy biopodobnych wchodzi częściej w interakcję z innymi lekami i czy taka sama jest stosowanie? To znaczy, że po jedzeniu, czy przed jedzeniem i tak dalej. To są leki bardzo podobne, jeśli chodzi o kwestie potencjalnych interakcji, to są również to sprawy bardzo zbliżone, nie ma żadnych różnic udowodnionych, udokumentowanych, jeśli chodzi o leki biopodobne. A jeżeli można jeszcze skorzystać z okazji, że mamy mikrofon w ręce, to kwestia właśnie poruszana, kwestia wolności pacjenta, wyboru leku, bo to jest kwestia, oczywiście jest to pewnik, jest to oczywiste, że chory ma prawo do wyboru leku, ale czy chory ma prawo do widzimisię? Czyli jeżeli mu oferujemy dwa leki, jeden lek drogi, drugi lek równorzędny całkowicie, tańszy, chory mówi, ja wolę ten droższy. Czy to jest prawo pacjenta? Moim zdaniem nie. My musimy brać pod uwagę aspekty farmakoekonomiczne w naszych decyzjach. My jako lekarze, my oferujemy pacjentowi lek. To nie chory wybiera sobie lek, bo mu się podoba, bo jest droższy, ma kolorowe pudełko, czy inne podobne względy. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest sytuacja w krajach skandynawskich, że tam podchodzi do sprawy bardzo praktycznie. Są to leki równorzędne, równoważne. Nie ma dowodów naukowych, że są gorsze. Zatem sprawdźmy, wprowadźmy je, wprowadzajmy je. To jest podejście, ja myślę, że takie podejście powinno być w Polsce. Dobrze, a propos niepożądanych działań i interakcji leków, to jednak są interakcje, bo na przykład możemy mieć pacjenta, który ma cukrzycę, a ma konieczność otrzymywania leków przeciwzatrzepowych. No powiem sobie, że bierze insulinę analogową i bierze na przykład heparynę drobnocząsteczkową, więc wytwarza różne przeciwciała w organizmie i ta interakcja może nastąpić. Dzisiaj na przykład przykładem takim klasycznym, w momencie kiedy zabrakło insuliny ludzkiej na rynku, akurat w Polsce nie, ale w innych krajach, była rekomendacja Europejskiej Agencji Leków, żeby nie zamieniać z powodu profilu bezpieczeństwa na insuliny analogowe, bo musiał być chory monitorowany, co jest niemożliwe. W związku z tym ma to znaczenie z punktu widzenia klinicznego, leki przeciwzakrzepowe, jeśli będzie brał na przykład dawkę kardiologiczną, aspirynę 75 mg, ale będzie brał inne leki, które mają również w działaniu niepożądany wpływ na rozrzedzenie krwi, jest interakcja. Mamy leki antykoncepcyjne, które zwiększają krzepliwość. Dzisiaj to wiemy. Możemy powiedzieć, czy mamy estrogenowe, czy progesteronowe. Wiemy, że progesteronowe są trzykrotnie wyżej. Więc mamy wiele interakcji, które są niekoniecznie monitorowane w pełni i niekoniecznie opisywane. Ale my wiemy, że są i te interakcje, które są opisane i dokumentowane w tak zwanych raportach klinicznych, porejestracyjnych, corocznych, które podmiot musi dostarczyć. Europejska Agencja Leków robi opracowania i są dostępne na stronach Europejskiej Agencji, tłumaczone na język polski w Urzędzie Rejestracji Leków. No to Państwo macie dostęp do tego. Proszę bardzo. Ja tylko mam, nie, trzy, jedno. Bardzo proszę. Jedno krótkie najważniejsze. Czy leki biologiczne bądź biopodobne mogą być opatentowane? Wszystkie leki muszą być opatentowane, dlatego że to prawo patentowe zapewnia im bezpieczeństwo wyłączności. Do tej pory przecież asystencja biologiczna nie musi być opatentowana. Jeśli patent zostaje wygaszony, metoda produkcji tak jest wygaszona, wówczas można produkować lek biopodobny. A czy mogą być leki generyczne do biopodobnych i do biologicznych? Jakie są? Leki generyczne do biopodobnych i do biologicznych. To czy to mogą? Czy do leków biologicznych i biopodobnych mogą występować leki generyczne? Nie, nie ma czegoś, to jest w ogóle osobna, to tak jak powiedziałem, tak jakby pan chciał przemysł chemiczny, gdzie produkowaliśmy wiadra żelazne, a potem plastiki, to nie możemy tego odnosić do produkcji na przykład larw muchy do leczenia. Prawda? To jest produkt biologiczny, larwa muchy. To jest produkt do leczenia. Są dwa ośrodki w świecie, które produkują takie opatrunki czy takie możliwości. To jest zupełnie coś innego. Tu jest żywy organizm, a tu jest czysta chemia. Tu jest substancja chemiczna, a tu jest żywy produkt, czyli organizm, który musi wyprodukować taki produkt. Czyli zawsze jest oryginalny. Tak.
Ostatnie pytanie. Ja bym jeszcze chciała polemizować z tym czynnikiem ekonomicznym. My akurat w reumatologii reprezentuje Stowarzyszenie Pacjentów i obserwujemy takie zjawisko, że jakby obserwujemy wzrost nakładów na reumatologię między rokiem 2012 a 2014. Wydatki na programy lekowe wzrosły dwukrotnie, ze 130 milionów na 220, które pan profesor też tutaj wskazał. Natomiast wydaje się, że to by mówiło o tym, że tych pacjentów powinno być dwukrotnie więcej w programie, natomiast te pacjenci się nie zwiększają. I mało tego, mimo tego, że obserwujemy od dwóch lat lek biopodobny w programach lekowych dla reumatologii, to też nie spowodowało wzrostu pacjentów, więc mowa o tym, że ten czynnik ekonomiczny będzie miał znaczenie, jeżeli chodzi o liczbę pacjentów w programie, z punktu widzenia reumatologii nie sprawdza się. To ja może wyjaśnię, jeśli chodzi o właśnie leki biopodobne. Niestety na skutek właśnie tego szumu informacyjnego wydaje się, że zbyt rzadko są stosowane leki biopodobne. Nadal stosowane są te droższe opcje. Nie zawsze jest to uzasadnione merytorycznie. Można by spokojnie zastąpić preparat konkurencyjny lekiem biopodobnym bez żadnej szkody dla pacjenta, ale się tego nie robi z różnych powodów. Na pewno też pani zna, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o programy lekowe w Polsce. To jest program bardzo złożony. To są programy, które często u dyrekcji szpitala wywołują irytację, ponieważ wiążą się z tym, że są kontrole, są kary za byle co, za jakieś pomyłki literowe, za pomyłki administracyjne. Ja na przykład mogę podać sytuację, jak jest w Poznaniu. Jeden z poznańskich ośrodków ma podwyższony kontrakt na terapię biologiczną, ale tych pieniędzy nie może wydawać, ponieważ każdy nowy przypadek musi być akceptowany przez dyrektora szpitala, który nie akceptuje tego leczenia, ponieważ boi się konsekwencji dla szpitala. I to, że jak gdyby te kwoty rosną, to się nie przekłada w sposób prosty na ilość pacjentów leczonych. Też na pewno pani wie, że to sformalizowanie działań w Polsce, jeśli chodzi o leki biologiczne, na przykład zespół koordynacyjny, to jest tak naprawdę, w moim przekonaniu, zespół opóźniający terapię biologiczną. To nie jest zespół, który koordynuje. Ja mogę Państwu podać przykłady moich pacjentów. Chora, która czekała na leczenie rytuksymabem, była w programie wpisana, leku nie podano, ponieważ miała akurat remisję, pogorszyła się w ostatnim czasie. Napisaliśmy wniosek o zgodę jak gdyby na podanie tego rytuksymabu po dwóch latach od kwalifikacji. Zrobiliśmy powtórną kwalifikację. Czekaliśmy 3 miesiące na akceptację tego wniosku. W tym czasie chora trafiła 5-krotnie na SOR, ponieważ miała zaostrzenia choroby. Takie są realia w Polsce. Także to trzeba, wydaje mi się, zmienić. I właśnie tutaj leki biopodobne są drogą do tej zmiany, ponieważ jeżeli będzie ta refundacja prostsza, jeżeli to będzie na zasadach ogólnych, to nie będzie takich problemów. Nie będziemy musieli czekać 3 miesiące, aż ktoś podpisze coś wyraźnie na tej zgodę. Dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. To była ostatnia odpowiedź. Proszę Państwa, inne odpowiedzi może w kuluarach. Bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu i Państwu, i prelegentom. Jednocześnie chcę powiedzieć, że to dzisiejsze spotkanie potwierdza tylko dwie rzeczy, że konieczna jest po pierwsze debata i po drugie są konieczne regulacje czy wręcz legislacje, które usprawnią pracę, żeby liczba pacjentów mogła być większa niż jest do tej pory. Bo czy mówimy o lekach oryginalnych czy biologicznych, biopodobnych, to mnie się zdaje, że najważniejsze jest jednak to, żeby były tak przygotowane regulacje w wyniku debaty, które umożliwią sprawne funkcjonowanie systemu. A dzisiaj to jest praktycznie bardzo trudne i ze wszystkich stron jest niezadowolenie, bo z jednej strony jest niezadowolenie NFZ, Ministerstwo Zdrowia, pacjenci, lekarze. Widać, że jest pora na debatę. Dziękuję bardzo Państwu jeszcze raz i miłego dnia. Do widzenia.